Siemaneczko, jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że obiecywałem, że będą teraz rozdania dla Was sprzętów. Były niedawno słuchawki FiFine, gdzie swoją drogą ten odcinek naprawdę zrobił niesamowite liczby, za co Wam dziękuję. No i obiecałem, ogłaszając wyniki, że będę miał jeszcze więcej sprzętów dla Was. Dlatego dzisiaj mam do rozdania bardzo dobrą myszkę, która kosztuje około 80 zł. Ma podzespoły, które naprawdę mogą sporo namieszać na rynku. Także co, nie będę przedłużał i przed Wami Krypton 555 od Genesisa oczywiście. Myszka przychodzi do nas w klasycznym dla marki Genesis kartonie i na jego przodzie znajdziemy grafikę przedstawiającą produkt czy nazwę modelu. Na tyle wyszczególniono wszystkie funkcje myszy oraz dokładną specyfikację techniczną, do której przejdziemy nieco później. No ale chwila, czarna myszka na czarnej podkładce, no dobra. I tutaj wjeżdża drugi produkt od Genesis, czyli biała podkładka Carbon 400 XXL o wymiarach 800x300 mm. Podkładka jest dobrze wykonana, obszyta na krawędziach, a od spodu ogumowana, tak żeby nie poruszała się po biurku. Branding jest w dwóch miejscach, logo wraz z nazwą w lewym dolnym rogu oraz duże logo w odcieniach szarości po przeciwnej stronie. Jest to podkładka typu Speed i co ważne jest wodoodporna, także w razie zalania nie musimy się zbytnio przejmować, co oczywiście musiałem sam sprawdzić. No ale wracając do myszki, w opakowaniu znajdziemy dodatkowe ślizgacze PTFE, instrukcję obsługi oraz oczywiście samego gryzonia. Komunikacja odbywa się za pomocą 180-centymetrowego przewodu w oplocie paracord zakończonego USB typu A. Przewód na plus, nie sprężynuje za bardzo i łatwo układa się na biurku. Zaczynając od bryły, Krypton 555 jest profilowany pod prawą rękę i zdecydowanie nie należy on do smukłych małych myszek, co powinno ucieszyć wszystkich fanów chwytu Palm. Dodatkowo pochwalić należy boczną powierzchnię myszy, a dokładniej grip. Nie jest to guma, ale i tak znacznie poprawia właściwości chwytne myszy. Od góry oczywiście w oczy rzuca się popularna ostatnio struktura z plastra miodu. Widoczna na większości korpusu, lecz nie idzie z tym w parze ultra lekka waga myszy i waży ona 70 gramów. Nie jest to niski wynik, ale pamiętajmy, że jest to typowo budżetowa mysz. Podświetlenie to standardowa kombinacja logotypu oraz rolki, które symbolizują wartość DPI, z którą mysz obecnie pracuje. Poza tym mamy tutaj jeszcze LED-owy pasek na dole, który niemal w całości okala mysz. Nie jest on może najbardziej jasnym paskiem, ale wciąż wygląda to całkiem ciekawie i możemy ustawić jeden z 11 trybów świecenia. U dołu znajdziemy przełącznik do zarządzania podświetleniem i mamy tutaj trzy ustawienia. Wyłączenie podświetlenia, pełne podświetlenie oraz wyłączenie tylko wcześniej wspomnianego paska. Jak już jesteśmy na dole, to znajduje się tutaj serce naszej myszy, czyli sensor optyczny PAW3333, który pracuje w przedziale od 200 do 8000 dpi, charakteryzuje się akceleracją na poziomie 35 g oraz oferuje nam częstotliwość próbkowania aż do 1000 Hz. Liczba przycisków oraz ich rozkład jest klasyczny. Dwa główne z 60-milionowymi przełącznikami Kale o wyraźnym, przyjemnym kliku oraz dwa boczne, które są na tyle duże i ulokowane w takim miejscu, że każdy bez problemu będzie w stanie z nich korzystać komfortowo. Dodatkowo od góry mamy dwa przyciski do zmiany świecenia oraz DPI i rolkę, która oferuje nam przyjemną skokową zmianę podczas używania. A jak to wszystko brzmi? Już Wam pokazuję. Aplikacja jest jak najbardziej dostępna do pobrania na stronie producenta, a w niej standardowo możemy przypisać konkretne akcje do przycisków i co ważne, mysz posiada wbudowaną pamięć, także jeżeli coś raz ustawimy, po podłączeniu do innego komputera wszystko będzie działało tak samo. Ponadto mamy tutaj możliwość dania jednego z kilkudziesięciu profili i nie jesteśmy zbytnio ograniczeni. Możemy mieć tutaj do 6 ustawień DPI w zakresie od 200 do 8000 i dla każdego przypisać osobny kolor. Oczywiście jest jeszcze szybkość raportowania, którą możemy ustawić i pozostałe parametry pracy myszy. Jeżeli chodzi o podświetlenie, 11 trybów, w których możemy zmienić zarówno intensywność, jak i szybkość świecenia. Oraz ostatnia zakładka makro. Ja nigdy nie korzystałem, także jeżeli kiedyś korzystałeś z makro na myszy, daj znać proszę w komentarzu, do czego używałeś tego. Jestem ciekaw waszych opinii. Myszy używałem przez około tydzień i w tym czasie mnie nie zawiodła. Trochę musiałem się przyzwyczaić do jej wysokości, ponieważ gryzoń, którego używam na co dzień, jest niższy, ale po dwóch dniach przestałem na to zwracać już uwagę.
Podsumowując, muszę przyznać, że mysz zrobiła na mnie dobre wrażenie. Jest względnie lekka, solidnie wykonana i spora, przez to dobrze leży w dłoni. Z minusów, no tutaj niestety trzeba wskazać tendencję do palcowania się plastiku oraz coś, co jest bardzo powszechne w myszkach dziurkowanych, czyli dźwięk klikania przy naciśnięciu myszy jednocześnie od dołu i góry. Nie jest to nic negatywnego, tym bardziej, że podczas normalnego użytkowania raczej tego nie uświadczymy, aczkolwiek wolałem Wam o tym powiedzieć. Co do ceny, mysz na promocji kosztuje obecnie około 80 zł i w tej cenie jest to zdecydowanie jedna z lepszych propozycji, zwłaszcza jeżeli lubicie wyższe myszki. Ogólnie, jeżeli chcecie sprawdzić ich dostępność oraz trwające promocje, w opisie filmu zostawiam Wam linki. Jak widzicie, na szczęście czasy, w których budżetowe rozwiązania, szczególnie takie za około 70-80 zł, oznaczały, że będziemy mieli tani chiński plastik i strasznie słabe podzespoły, odeszły do lamusa i Krypton 555 jest na to idealnym przykładem. No i dobrze, wiem, że część z Was mogła przelecieć poprzednią część filmu tylko po to, żeby zrozumieć, jak możecie wygrać właśnie taką myszkę dla siebie. Już Wam mówię, przede wszystkim musicie zostawić lajka pod tym filmem, zostawić suba, no bo rozdaję rzeczy tylko dla subskrybentów, tak? No i napisać komentarz, dlaczego to akurat Wy mielibyście zgarnąć taką myszkę. Konkurs będzie trwał około 2 tygodni, a dokładną datę napiszę właśnie jeszcze w przypiętym komentarzu i tam też będą wyniki. Tymczasem co? Mi nie pozostaje nic innego niż życzyć Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie.